sobotę, 2 lipca, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z przywódcą Polskiej Partii Socjalistycznej Piotrem Ikonowiczem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, a teraz konkretnie z Piotrem Ikonowiczem. Piotr Ikonowicz ma 38 lat, jest prawnikiem, ekonomistą także, pracował w Polskiej Agencji Prasowej i w regionie Mazowsze Solidarności w roku 80. Potem aresztowany i internowany. Redaktor Podziemnego Robotnika w roku 1987 wraz z Janem Józefem Lipskim reaktywował Polską Partię Socjalistyczną. Od roku 1993 poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po głosowaniu nad budżetem roku 1994 usunięty z sojuszu. Przewodniczący Koła Parlamentarnego PPS. Witamy w studio, dziękujemy za przybycie. Panie przewodniczący, co to za partia, ten PPS? Złożona z przedwojennych członków, wcielonych potem do PZPR-u, czy jakaś nowa partia ludzi młodych? W chwili, kiedy Polska Partia Socjalistyczna odradzała się na ziemiach polskich, to jest w roku 87, główny rzut ludzi, którzy reaktywowali PPS, to byli ludzie podziemnej Solidarności, zwłaszcza z komisji zakładowych, czyli aktyw związkowy, który chciał upominać się o prawa polityczne na niwie właśnie działalności partyjnej. Dzisiaj przeciętny wiek działaczy PPS to jest niewiele ponad 30 lat. Dla tych ludzi stare podziały historyczne na komunizm, Solidarność są podziałami przebrzmiałymi. Ich interesuje zdobycie własnego mieszkania, pracy, założenie rodziny. Także szukamy rozwiązań praktycznych dla tego nowego, wchodzącego pokolenia. Panie pośle, jest pan posłem dzięki zjednoczeniu się z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Działając w pojedynkę, posłom PPS-u nie udało się uzyskać nawet mandatu do Rady Warszawy. Czy nie posypie pan głowy popiołem i nie zechce na powrót zjednoczyć się z tak zwaną postkomunistyczną lewicą? Nie było mowy nigdy o zjednoczeniu. Myśmy przystąpili do koalicji o nazwie Sojusz Lewicy Demokratycznej. W tej koalicji było 27 podmiotów. Wiele z tych podmiotów to byli nasi dawni sojusznicy, to były różne federacje związkowe, branżowe i głównie jakby sojusz z ruchem związkowym był celem. Ponadto oczywiście nie ukrywam, że przy takiej, a nie innej ordynacji wyborczej preferującej partie o dużych zasobach majątkowych, różnie zresztą zdobywanych, dla PPS była albo opcja stać się partią parlamentarną, wchodząc w koalicję, przyjmując ofertę, albo pozostać w opozycji pozaparlamentarnej, a więc praktycznie poza polityką, bo u nas się politykę robi w parlamencie. Natomiast nie ma mowy o posypywaniu głowy popiołem, zwłaszcza że w tym sporze o budżet racja leży po naszej stronie. A jak pan obecnie odbiera swoje stosunki w ramach struktury parlamentu? Czy jest pan po lewej ciągle stronie tego parlamentu, czy jest pan bliższy opozycji pozaparlamentarnej? Z opozycją parlamentarną, jeżeli w ogóle tak, a mówi pan o centroprawicy. No o to, opozycji. Wie pan, no właśnie poza parlamentem znalazła się centroprawica, z czego się szczególnie nie martwię. Natomiast nie ma mowy o tym, żeby mnie coś z nimi łączyło. Jesteśmy ugrupowaniem lewicowym, ugrupowaniem o profilu pracowniczym. Uważamy, że w kolejnych parlamentach wyłanianych już w okresie demokracji reprezentacja pracowników jest bardzo słaba i dlatego cierpią ich interesy. Dlatego nie można się pozbyć takich krzywdzących podatków jak popiwek. Dlatego nie można uchwalić budżetu, w którym będzie dość środków na pomoc społeczną i tak dalej, i tak dalej. Partia Socjalistyczna mówi z jednej strony o niepodległości, takie są tradycje PPS-u, z drugiej wpisuje się do socjalistycznej międzynarodówki. Czy realizacja tak zwanych ideałów socjalizmu jest możliwa w jednym kraju, czy to jednak musi zostać wprowadzone w całej grupie krajów? Wie pan, od czasu, kiedy zakładano różne międzynarodówki, międzynarodówka socjalistyczna uległa bardzo znaczącej ewolucji. W tym ciele zasiadają premierzy wielu państw zachodnich, byli bądź obecni, bądź na pewno jeszcze przyszli. Grupa socjalistyczna w Parlamencie Europejskim jest nadal grupą najsilniejszą. Są to demokracje, które opierają się na zasadach suwerenności państwowej i nie ma mowy o jakimś międzynarodowym, zorganizowanej strukturze, która by wyznaczała jakieś pole natarcia czy zmiany ustroju. Ja sądzę, że raczej chodzi o to, aby się spotykać, uzgadniać, wymieniać doświadczenia i temu służy forum międzynarodówki
w którym to ciele jesteśmy od samego początku. A jeżeli już o ustroju mówimy, kiedyś byliśmy ustrojem socjalistycznym. Jak zdefiniowałby pan ustrój, w którym jesteśmy dzisiaj i o jaki ustrój pan walczy? Ja myślę, że tu jest największy błąd metodologiczny, że w Polsce zawsze budowano jakiś ustrój. Przez całe moje świadome życie prawie żyłem w kraju, w którym budowano socjalizm, komunizm. Był to dogmat ideologiczny, który pozwalał na różne nadużycia w imię świetlanej przyszłości. Od 5 lat budujemy znowu ustrój ideologiczny, ustrój kapitalistyczny, według jakiegoś modelu i wzorca. I znowu pojawiają się politycy, zwłaszcza politycy prawicowi, którzy powiadają, że oni jedynie wykonują wyrok historii. A to jest frazeologia nam znana właśnie z dawnego okresu. Odwrócono tylko nazwy, ale mechanizm myślenia w kategoriach pewnej nieuchronności procesu historycznego, bardzo marksistowski, właśnie jest u panów z Unii Wolności. Jakimi metodami swoje ideały chce pan wcielać? Czy wyłącznie metodami parlamentarnymi, demokratycznymi, czy jakaś idea rewolucji, czy to rewolucji w skali jednego kraju, czy to w skali grupy krajów jest panu bliska? Wie pan, czy może rewolucji światopoglądowej, mentalnościowej? Nie da się na pewno pogodzić metod rewolucyjnych z zasadami demokratycznymi. Jeżeli większość w wolnych wyborach akceptuje określony układ polityczny, to rewolucję musi przeprowadzić jakaś mniejszość. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na fakt, że sam mechanizm demokratyczny, choćby w Polsce, działa bardzo słabo i istnieje zagrożenie, że ludzie odwrócą się od demokracji. Przykład Polski jest tu bardzo znamienny. W kolejnych wyborach ludzie głosowali przeciwko Balcerowiczowi, przeciwko skutkom społecznym i gospodarczym, które wiążą się z monetaryzmem, z liberalizmem, właśnie z tą polityką rozpoczętą przez rząd Mazowieckiego. Ktoś powiedział w rozmowie w naszym studio, że jakkolwiek nie głosowałaby polska opinia publiczna w wyborach parlamentarnych, to zawsze z tej urny wyjdzie taki czy inny Balcerowicz. To właśnie ja powiedziałem. Dziękuję, że mnie pan cytuje. Ja to słyszałem z tych innych ust, ale być może, że pan był w tym momencie cytowany. Otóż moje pytanie, czy na przykład pan Kołodko to dla pana kolejna wersja Balcerowicza? Ja myślę, że ja zadałem wiele pytań w czasie debaty sejmowej nad strategią dla Polski i najważniejsze pytanie, jakie zadałem panu premierowi Kołodce, to było pytanie o to, jaki udział będzie miała większość, niemajętna większość społeczeństwa w tym wzroście gospodarczym. Ponieważ dotychczasowy wzrost gospodarczy, o którym tak wiele się mówi, ten kilkuprocentowy, rozłożył się w ten sposób, że niewielka elita, niewielka grupa zdobyła kilkudziesięcioprocentowy wzrost dochodów, tymczasem zdecydowana większość społeczeństwa odczuła nadal dotkliwy spadek dochodów. I jeżeli ta tendencja miałaby się utrzymać, to korzyść z takiego wzrostu byłaby wątpliwa, ponieważ przepaść między większością społeczeństwa, która wciąż ubożeje, a tą grupą tak szybko się bogacącą, musi doprowadzić do zachwiania i demokracji, i gospodarki. Po prostu będzie za płytki rynek. Ludzie nie będą mieli pieniędzy, żeby kupować i koniunktura się załamie. PPS oczywiście opowiada się przeciwko bezrobociu. Czy zna pan jakieś remedium na to lekarstwo inne od znanego nam doskonale z okresu socjalizmu, mianowicie bezrobocia ukrytego, którego wszyscy byliśmy udziałowcami? Wie pan, takie samo bezrobocie ukryte widziałem niedawno w Japonii, kiedy byłem tam właśnie na posiedzeniu Rady Międzynarodówki Socjalistycznej. Otóż w Polsce, kiedy jest dziura w jezdni, to stawiamy pachołek z takim światełkiem. W Japonii stawia się tam 7 policjantów z takimi długimi latarkami, którzy wciąż kłaniając się pokazują, że dziurę trzeba obejść. I w ten sposób w Japonii nie ma prawie bezrobocia. Więc to nie jest jakby rozwiązanie systemowe. Oczywiście Japonia jest bardzo bogatym krajem, może sobie na takie rozwiązania pozwolić. Niemniej jednak główny problem sprowadza się do tego, że gospodarka rynkowa potrzebuje konsumentów, ludzi, którzy będą kupowali towary. Tymczasem, żeby zostać konsumentem, trzeba być producentem, trzeba gdzieś pracować. A tymczasem gospodarka rynkowa potrzebuje coraz mniej producentów. I to jest ta sprzeczność, która będzie wymagała skracania czasu pracy, która będzie wymagała dzielenia się pracą, ponieważ praca zaczęła być przywilejem, a nie przekleństwem, tak jak kiedyś. Powiedział pan bogatym krajem, a my jesteśmy póki co dość biednym krajem. Tak. Skąd w takim razie taki biedny kraj ma mieć na to, ażeby wytwarzać środki, którymi można się w sposób socjalistyczny dzielić? Ja nie wiem, czy to musi być koniecznie sposób socjalistyczny, czy nie istnieje jakiś sposób socjalistyczny. Ja wolałbym używać słowa racjonalny i sprawiedliwy, bo wbrew pozorom właśnie sprawiedliwy podział jest racjonalny. Wyrzucenie za burtę, poza obieg towarowo-pieniężny, marginalizowanie coraz większych grup społecznych powoduje właśnie rozchwianie gospodarki. Ja myślę, że w kraju ubogim im mniej jest środków do podzielenia, tym sprawiedliwiej trzeba je podzielić, żeby jeszcze ci ludzie wciąż pozostawali konsumentami, pozostawali w obiegu
ruchu rynkowym, napędzali koniunkturę i nie wypadali jakby poza margines społeczeństwa. To jest jedno z rozwiązań. W waszym programie, w programie PPS-u czytam, że sprawiedliwość społeczna jest ważniejsza od świętego prawa własności. Święte prawo własności jest święte z założenia. Sprawiedliwość społeczną ktoś musi określać. Kto pańskim zdaniem ma decydować, co sprawiedliwe, co niesprawiedliwe? Ja myślę, że oczywiście każdy w swoim sumieniu będzie o tym decydował. Natomiast w grze politycznej, w grze demokratycznej zawsze istnieje konflikt interesów. I jak na razie mechanizm demokratyczny nie bardzo dopuścił do głosu. Po prostu ludzie pracy, ludzie, którzy byli przez ostatnie 5 lat jakby oszukiwani, wywłaszczani z własności, z oszczędności, z zarobków, z dochodów, ci ludzie nie potrafili jakby upomnieć się o ten swój kawałek. I myślę, że tak naprawdę sprawiedliwy podział muszą wywalczyć ci, którzy doświadczyli niesprawiedliwości. I po to się organizuje taką partię jak Polska Partia Socjalistyczna, żeby ten elektorat pracowniczy się organizował i żebyśmy któregoś dnia wreszcie usiedli w Sejmie i znieśli popiwek. Na przykład. Co myśli pan o reprywatyzacji? Powinno się jej dokonywać, nie dokonywać? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, czy nas na to stać. Otóż również Ministerstwo Przekształceń Własnościowych stoi na stanowisku, że nas nie stać. A jest to ministerstwo, które jest raczej ostoją liberalizmu, również pod wodzą ministra Kaczmarka. Po drugie, trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę trzeba naprawiać jedną krzywdę, wyrządzając drugą większą. Otóż ludzie, którzy na zasadzie szczególnego trybu najmu zajmują mieszkania, które kiedyś zostały wywłaszczone, być może nawet bezprawnie, ci ludzie naprawdę nie ponoszą za to winy. Oni mają prawo mieszkać. I pomysł taki, aby to z powrotem oddać właścicielom. Ale czy mają również prawo stać się właścicielami tych mieszkań? Myślę, że nie. Chyba, że je wykupią od właścicieli. A właściciel jest nadal od właścicieli, którymi są zarządy domów komunalnych, jak na razie jeszcze. Rozumiem. Czy jest pan za tym, ażeby uwłaszczać tych, którzy stali się właścicielami? Ja myślę w ogóle, że Polska jest tak biednym krajem, że konstrukcja, iż każdy będzie miał swoje mieszkanie na własność, jest konstrukcją ponad stan. Myślę, że raczej tę sprawę trzeba regulować wysokością czynszu i że tutaj konstrukcja mieszkań komunalnych, spółdzielczych jest konstrukcją o wiele bardziej sprawdzoną i bardziej na naszą miarę, na miarę naszych kieszeni. Zwłaszcza, że na Zachodzie wcale nie jest powszechne posiadanie na prywatną własność mieszkania. Tam również niewielu ludzi na to stać stosunkowo. PPS opowiada się za rozwinięciem sektora gospodarki państwowej i prowadzeniem działalności gospodarczej przez gminy. Jak sprawić, by stanowiska polityczne nie stawały się odskocznią do prowadzenia bezkarnej działalności gospodarczej? Ja myślę, że w każdej gminie jakby można pewne dziedziny działalności gospodarczej prowadzić wspólnie, tak aby zyski z tej działalności przeznaczane były na cele wspólnotowe, takie jak właśnie opieka zdrowotna, która jest zlecana administracji gminnej, jak nauczanie, jak budowa dróg i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to musi być ściśle określone i pod ścisłą kontrolą. Natomiast nie widzę powodu, aby stosować zakaz działalności gospodarczej tej wspólnoty podstawowej, jaką jest gmina, po to tylko, żeby zawsze na wszystkim musiał zarobić prywatny właściciel. Natomiast chcę tutaj skorygować tą tezę, która być może jest tu nieścisła, nawet na pewno, że my opowiadamy się wyłącznie za własnością państwową. Otóż na zachodzie Europy i na całym świecie coraz bardziej upowszechnia się własność grupowa, własność społeczna, własność, która nie jest ani sektorem publicznym, ani sektorem prywatnym. I w przypadku polskiej prywatyzacji to jest praktycznie jedyne rozwiązanie, ponieważ w Polsce nie ma takiego kapitału, za który można by kupić zakłady, nie popełniając nadużycia, czyli za zbyt niską cenę. Panie przewodniczący, przez minione 40 lat taką własność trenowaliśmy. Nie trenowaliśmy. Mieliśmy jedno wielkie przedsiębiorstwo państwowe, którym była polska gospodarka. Tymczasem my jesteśmy za odpaństwowieniem dużej części gospodarki, ale właśnie poprzez przekazanie w leasing, czy na zasadzie spłaty załogom pracowniczym, samorządom terytorialnym, uspółdzielczenie, tak jak to się stało na przykład z redakcjami niektórych gazet. Jest to pewien klucz, którym trzeba iść, ponieważ w Polsce istnieje, jeżeli kraj jest biedny, czy jakaś grupa jest biedna, to zakłada spółdzielnię. Jeżeli jest bogata, to zakłada korporację bądź spółkę. My jesteśmy społeczeństwem biednym. Dlatego rozwiązanie poprzez własność grupową jest odpaństwowieniem, usamodzielnieniem, wtopieniem w układ rynkowy na równych zasadach. Ale główna zasada to jest gospodarka mieszana, w której każdy sektor gra na rynku. I jeżeli na tym rynku przegrał, to z niego zniknie. Grupowa ma to do siebie, że nigdy nie wiadomo, kto ma ponosić bezpośrednią odpowiedzialność i kto ewentualnie odbierać. Proszę pana, zawsze ostateczną odpowiedzialność ponoszą właściciele.
Normalną konstrukcją jest kontrakt menedżerski, w którym załoga będąca właścicielem zakładu zatrudnia menedżera, który w jej imieniu zarządza. I jeżeli ona będzie wywierała nacisk na tego menedżera, aby przejść zakład, to oni zostaną bez pracy. Takich wypadków może być kilka, później się ludzie zorientują i przestaną robić głupstwa. Natomiast jeżeli się ludziom nie pozwoli wejść do wody, to nie zaczną pływać. Jest pan bratem osoby, która jest współwłaścicielką jednej z większych warszawskich restauracji. Czy jest pan również za tym, ażeby tego typu restauracje, podejrzewam, restauracja Fukiera, stały się z powrotem własnością WSS z Połem? Ja w żadnym momencie nie mówiłem o tym, że nie wolno i nie należy niczego prywatyzować. Ja myślę, że sfera usług akurat w tej naszej gospodarce mieszanej lepiej się sprawdzi w dużej mierze jako własność spółdzielcza czy prywatna. I to jest, my tu nie mamy doktrynalnego przywiązania do jednego sposobu własności, jakby do jednego rodzaju własności. I tu się jakby różnimy od liberałów, którzy znowu bardzo po marksistowsku powiadają, tak jak kiedyś wszystko miało być państwowe, tak teraz wszystko musi być prywatne. To, że nie wszystko musi być prywatne, to nie znaczy, że nie godzimy się na to, że na rynku będzie również wygrywała własność prywatna. Ale zasady konkurencji rynkowej muszą być równe dla wszystkich sektorów. Nie może być tak, że to, że się pracuje w państwowym zakładzie czy spółdzielczym zakładzie, jest jakby karane wyższymi podatkami, dodatkowymi podatkami, które rujnują te zakłady. A wiadomo, te podatki są narzucone po to, żeby ktoś to potem tanio kupił prywatnie. Bo to jest presja prywatyzacyjna. To powiedziała Suchocka w debacie. Jak nie chcecie po piwku, to się prywatyzujcie. A wiadomo, nie ma kapitału, który zapewni miejsca pracy. PPS opowiada się za zastąpieniem Senatu przez tak zwaną Izbę Samorządową. Po co nam takie ciało? Co przede wszystkim łączy samorząd pracowniczy, na przykład z samorządem terytorialnym? I to ciało miałoby przede wszystkim być izbą interesów grupowych. Ta idea to się ciągnie jeszcze od czasów Niedziałkowskiego. W tej chwili najlepiej sformułował ten projekt i my tym projektem zamierzamy się posłużyć profesor Stanisław Erlich, który jakby przedstawił wizję, w której i projekt, w którym różne grupy społeczne, chłopi, rolnicy, nauczyciele, kolejarze, spotykają się w tej Izbie Wyższej, która ma uprawnienia podobne do Senatu, i jakby dogadują się w różnych sprawach na zasadzie my was poprzemy w tej sprawie i przegłosujemy takie rozwiązanie w zamian za to inne. I jakby ta cała gra interesów przestanie się rozgrywać na ulicy, w blokadach dróg i w strajkach, tylko będzie się odbywała w tej Izbie Wyższej. I to jest rozwiązanie, które moim zdaniem stabilizuje demokrację. Udrażnia jej funkcjonowanie. Jest tam również miejsce dla związków zawodowych? Jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja myślę, że w ogóle bardzo najtrudniejsze są kryteria, kto tam ma być, prawda? No, bagatel. I moim zdaniem kryterium bycia tam jest samoorganizacja. Jeżeli jakaś grupa społeczna, typu izba lekarska na przykład, czy adwokacka, czy jakieś inne korporacyjne na przykład organizacje, jeżeli są zorganizowane, to one sobie wywalczają prawo wstępu do tego klubu i wchodzą jako reprezentacja określonej grupy interesu. Bo jakby rynek i demokracja to jest walka różnych grup interesów, ścieranie się, dogadywanie, zrywanie tych umów i na nowo ścieranie. No ale bagatelka, jak określić ten parytet wyborczy, w jakim stopniu to na jest, przykład to jest określone, Solidarność, to jest... w jakimś związek OPZZ. To jest określone jakby grupowo i ja myślę, że to jest techniczna, legislacyjna sprawa, którą zresztą profesor Erlich rozwiązuje. Ja bym nie chciał tutaj przytaczać szczegółów, żeby nie zanudzać telewizów. Natomiast proszę mi wierzyć, że to nie jest problem nie do przeskoczenia, a sama idea jest bardzo kusząca, bo jakby uspokajamy te wszystkie konflikty społeczne. A jakie funkcje dla tej Izby Samorządowej? Takie same jak obecnie dla Senatu? Takiego Tak. On by jakby właśnie kontrolował, czy to, co wymyślają politycy, jest zgodne z różnymi, bo bardzo często dochodzi do tego, że na przykład uchwalamy jakąś ustawę, która zdecydowanie krzywdzi grupę społeczną. Gdyby ta grupa społeczna była obecna przez swoją reprezentację w Izbie Wyższej, to nie blokowałaby dróg, nie robiłaby głodówek, nie robiłaby strajków, tylko by sobie to wynegocjowała w tej Izbie Wyższej taką korektę, która by jakby rozwiązała problem. I byłaby przynajmniej taka szansa, jeżeli nie pewna. PPS, z tego co wiem, opowiada się za ograniczeniem funkcji prezydenta do reprezentacyjnych. Zapytam w takim razie od razu, kto pańskim zdaniem byłby taką najlepszą reprezentacją dla Rzeczpospolitej na stanowisku prezydenta? Ja myślę, że osobami, które mogłyby pełnić takie właśnie funkcje, o jakich pan wspomniał,
To są dwie osoby, które bardzo zasłużyły się dla demokracji, dla praw człowieka w Polsce, a więc zarówno pani Ewa Łętowska, jak i pan Zieliński, rzecznicy praw obywatelskich. I to są osoby, które cieszą się olbrzymim autorytetem społecznym. Jest bardzo ważną sprawą, żeby głowa państwa łączyła, a nie dzieliła społeczeństwo. Jeżeli kolejna głowa państwa będzie wyłoniona w wyniku ostrej walki politycznej, to grozi to dalszą destabilizacją naszych struktur państwowych. Byłoby to bardzo groźne. Dlatego nasz wniosek, aby ograniczyć uprawnienia, może nie wyłącznie do funkcji reprezentacyjnej, ale na pewno bardzo ograniczyć, a jednocześnie wybrać osobę jakby konsensusu społecznego, której jakby większość społeczeństwa ufa, jest wnioskiem na zgodę i na zakończenie wojen na górze. Czy obecny system podatkowy uważa pan za dobrze skonstruowany, czy wiem o tym, że PWS opowiada się w ogóle za zwiększeniem podatków, czy osoby bogate, przedsiębiorcze mają być może jeszcze bardziej karane za swoją przedsiębiorczość? Ale znowu nie bardzo wiem, skąd pan wie, bo myśmy nie formułowali takiego postulatu, aby jeszcze zwiększać stopę podatkową, która jest u nas zdecydowanie za wysoka, jak na poziom koniunktury. Jeżeli jeszcze będziemy zwiększać podatki, to z waszego programu, nikt nie będzie. Oczywiście, tylko że ja, jakby ten program był pisany kiedyś tam, natomiast dzisiaj mamy dość wysoki poziom opodatkowania. Czyli 40% to już jest maksimum? Nie, to nie jest maksimum w społeczeństwach bogatszych, takich jak Szwecja, powiedzmy. Tam można pójść wyżej, bo tam jest więcej ludzi jeszcze bogatszych. Natomiast u nas zwiększanie dalej tej stopy przy bardzo niskiej ściągalności podatków byłoby absurdem. Problem dzisiaj nie leży w tym, że podatki są za niskie, tylko w tym, że sektor prywatny daje do budżetu jedynie 3% wpływów. A podobno stanowi już 60% gospodarki. Czyli innymi słowy, sektor prywatny praktycznie nie płaci podatków. I gdybyśmy dalej prywatyzowali, to budżet by w ogóle zniknął, bo zniknęłaby ta sfera, która podatki płaci, a więc sektor publiczny. Nie byłoby szkół, nie byłoby szpitali, nie byłoby nic. I dlatego my proponujemy, aby w systemie podatkowym zwiększyć skuteczność. Jak ją można zwiększyć? Przede wszystkim poprzez wprowadzenie takiej oto ustawy karno-skarbowej, która będzie rzeczywiście karać za oszukiwanie fiskusa. Takie rozwiązanie zastosowano w Stanach Zjednoczonych, które trudno posądzić jakieś socjalistyczne czy lewicowe rozwiązania. Jest po prostu skuteczne. Jeżeli jednego się złapie i puści rzeczywiście w skarpetkach, to reszta w zębach te pieniądze przynosi. I rzeczywiście tam ściągalność jest imponująco wyższa, ponieważ w Polsce jest jedna z najniższych w Europie. Jeśli chodzi o ściągalność. Polska Partia Socjalistyczna opowiada się za integracją z Zachodem, rzecz jasna. Jak na tym tle ocenia pan całą awanturę, która wybuchła ostatnio wokół nieprzyjęcia przez rząd statutu organizacyjnego MSZ-u? Po pierwsze, ja znam te raporty i wydaje mi się, że zadziałała tutaj Rzeczpospolita Kolesiów i wysyłano ludzi niekompetentnych, którzy kompromitowali za granicą Rzeczpospolitą. No tu mogę zacytować. Czy mówi pan o dyplomatach. Nie, ja mówię o konkretnie. Ja dam przykład, żeby trochę rozluźnić atmosferę. Otóż jeden z naszych ambasadorów w Portugalii zabrał ze sobą zamiast żony swoją gosposię, która była również jego konkubiną. I chodził z nią na przyjęcia dyplomatyczne, ale w ambasadzie to ona już podawała do stołu. I nie bardzo było wiadomo, w jakim ona się tam znajduje charakterze. No, przyzna pan, że to jest kompromitujące, jeżeli dodamy do tego, że hodował w budynku ambasady 18 kotów, które zdewastowały go zupełnie. To jest jeden z bardzo wielu przykładów polityki kadrowej pana Skubiszewskiego. Chce pan powiedzieć, że to, co się dzieje w ciągu ostatnich 4 lat w sferze obsady kadrowej, to jest gorzej niż to, co się nie, działo Nie, to jest dokładnie tak samo. To jest nowa nomenklatura, tylko innej ekipy. Jakie jest pańskie zdanie na temat konkordatu? Czy cieszy się pan z decyzji podjętej ostatnio przez Sejm w sprawie odłożenia ratyfikacji? Polska Partia Socjalistyczna, czy Koło Parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej zaproponowało takie rozwiązanie, które pozwoliłoby przed uchwaleniem jakiegokolwiek konkordatu z Watykanem, który oczywiście jest niezbędny, zapoznanie społeczeństwa z większością rozwiązań i z większością dolegliwości i ograniczeń praw obywatelskich oraz wydatków budżetowych, które wiązałyby się z przyjęciem tego konkordatu. A więc należałoby najpierw przyjąć wszystkie ustawy okołokonkordatowe regulujące sprawy małżeństw, pochówków, żeby nas nie chowano pod murem, jeżeli nie jesteśmy katolikami bądź wierzącymi. Sprawy opodatkowania kleru, sprawy religii w szkołach i przedszkolach, bo to wszystko zakłada konkordat. To są rzeczy w społeczeństwie niewyjaśnione. Społeczeństwo się w ogóle nie orientuje, to wynika z badań 64%. W krótkim jest pan za renegocjowaniem konkordatu z Watykanem? Uważam, że proces powinien być odwrotny. Najpierw rozwiązujemy kwestie, które mają być w konkordacie, przyjmujemy jako zwykłe ustawy, a uwieńczeniem tego procesu legislacyjnego, który wyjaśnia stosunek państwa do Kościoła i poszczególnych wyznań, przystępujemy do negocjacji nowego konkordatu i wtedy już pójdzie szybko.
Konkordat to jednocześnie sprawa nowej konstytucji. Czy jest pan za tym, aby ten Sejm uchwalił w szybkim tempie nową konstytucję? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba wreszcie uchwalić konstytucję i to już wszyscy mówią i to jest banał. Z drugiej strony ja się przychylam do tych głosów i do tych propozycji, które pewne zasadnicze kwestie będą rozstrzygać w referendum, żeby dać społeczeństwu możliwość wypowiedzenia się, żeby pewnych rzeczy zasadniczych nie rozstrzygać. To jest taki mechanizm, że w społeczeństwie wybieramy reprezentację 460 posłów. Spośród tych posłów na decyzję ma wpływ głównie prezydia i konwent, a spośród nich są jeszcze liderzy. I jak poskrobimy dalej, to się okaże, że kilka osób ma decydujący wpływ na rozwiązania prawne. I właśnie dlatego, że ten mechanizm demokratyczny jest niedoskonały, że większość posłów podnosi rękę tak jak ten, który siedzi z przodu i który akurat się na tym zna, że w tej sytuacji trzeba po prostu doprowadzić do ogólnonarodowej dyskusji, do referendum. Mechanizm demokratyczny jest mało sprawny. Niektórzy powiadają nawet, że to najgorszy ustrój, tylko że nie wymyślono lepszego. Dokładnie tak. Ja mam w związku z tym pytanie, czy mechanizm referendalny jest pańskim zdaniem lepszy? Inaczej mówiąc, czy zasadnicze sprawy dla bytu narodowego, a to takie jak stosunek do aborcji, a to takie jak stosunek do kościoła, a to takie jak stosunek do konstytucji, powinny być rozstrzygane w drodze referendum, czy w drodze wyborów pośrednich? Ja generalnie jednak jestem za drogą referendum, zwłaszcza w fazie, w której my kształtujemy nowy ustrój. Bo przecież my budujemy w Polsce demokrację i nie możemy zaczynać od tego, że po kolejnych wyborach pewne przypadkowe konstelacje polityczne, bo ta scena się jeszcze kształtuje i ona dalece nie odzwierciedla struktury interesów i poglądów w społeczeństwie. Każdy ma tego świadomość. No najlepszym dowodem jest to, że przez własną głupotę, ale ta centroprawica w ogóle nie weszła, dostała sporą ilość głosów. Ja myślę, że tutaj to referendum jest konieczne i że oczywiście to nie może być regułą, nie możemy oszaleć i co chwila wszystko robić referendum. Zacząłem naszą rozmowę od przypomnienia, że Lewicy, Polskiej Partii Socjalistycznej, nie udało się dostać do rad. Rady gminne są w tej chwili w dużej mierze zdobyte przez ową właśnie centroprawicę. Czy to pańskim zdaniem zmienia układ polityczny w naszym kraju? Może zacznę od tego, czy się udało, czy nie udało. Myśmy startowali tak próbnie w kilku miejscach, powiedzmy w kilkudziesięciu miejscach i prawie wszędzie, gdzie startowaliśmy, jakiś wynik wyborczy osiągnęliśmy. Mamy 8 radnych w Pińczowie na przykład. To są takie lokalne zwycięstwa, ale pan gdzie, poparcie, radnym Rady Warszawy. Gdzie poparcie było od 3 do 20 kilku procent, więc jest to zachęcające jakby przed następnymi wyborami. Natomiast ja nie zostałem wybrany moim zdaniem głównie dzięki Gazecie Wyborczej, która w przeddzień wyborów ogłosiła, że ja nie startuję. Jest to na tyle szeroko ukazująca się gazeta i zawierała właśnie ów instruktaż wyborczy, więc bardzo wielu nawet ludzi, których znam, którzy chcieli głosować, albo się nie wybrali, albo nie szukali mnie na liście. Niezależnie od tego, suma głosów oddanych na PPS w Warszawie dawała już jeden mandat poselski. Więc to nie było tak źle. Natomiast oczywiście wybory samorządowe zmieniają układ, zwłaszcza, że wydaje się, że zaczyna być aktualne hasło nie ma wroga na prawicy. I mamy oto prawicową koalicję w miastach od Unii Polityki Realnej i ZHN-u, czyli zupełnej zoologii prawicowej, po Unię Wolności. I ta koalicja moim zdaniem przetrwa do następnych wyborów parlamentarnych i jest to nowa jakość, w której bardzo trudno będzie rządzić kraju, w którym w większości, prawie wszystkich większych miastach rządzi prawica, a krajem rządzi koalicja ludowo-lewicowa. No właśnie, i teraz jest pytanie, jak w takim kraju realizować na przykład takie postulaty, jak kolejny postulat PPS-u, minimum socjalne. Co to za pojęcie dziś, ile ono wynosi? Może ja się posłużę danymi w miarę obiektywnymi. Otóż, jak wynika z raportu Banku Światowego, a więc instytucji na wskroś rynkowej, w Polsce poniżej granicy ubóstwa żyje 5 milionów ludzi. A co to jest granica ubóstwa? To znaczy, że nie starcza im środków na utrzymanie biologiczne, a nie socjalne. Czy to znaczy, że w Polsce umiera się z głodu? Nie, to znaczy, że ludzie są niedożywieni. To tyle znaczy. Niedobiałczeni, niedożywieni, mają złą dietę, nie jedzą witamin, nie kupują lekarstw. To jest ta granica. Jak ocenia pan zatem przemiany gospodarcze, które dokonały się w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat od 1989 roku? Czy to postęp, czy to regres? Ja myślę, że to jest regres. I ten regres oczywiście ma bardzo wiele przyczyn, ale główną przyczyną było przywiązanie do pewnej liberalnej doktryny, czyli znowu jakby realizowanie pewnego eksperymentu na żywym organizmie społeczeństwa z zaglądaniem do książki, tak jak się gotuje z
książką kucharską. I efekt jest taki, że bardzo spadła produkcja, że zerwaliśmy praktycznie więzi gospodarcze z naszymi naturalnymi rynkami na wschodzie. Między innymi wynika oczywiście dolaryzacji handlu, ale również pewnych preferencji. Jednocześnie nadmierne i zbyt wczesne otwarcie się na zachód doprowadziło do 3-milionowego bezrobocia, czyli do tego, że zachodni kapitał, jeżeli kupował jakiś nasz zakład, to wyłącznie po to, żeby go zamknąć i wejść na ten rynek zbytu. To jest jednocześnie cały proces prywatyzacji również kojarzy się w większości ludzi i słusznie z utratą miejsc pracy, bo jeżeli ktoś, kto nie ma pieniędzy, kupuje fabrykę, to nie ma na wypłaty, w związku z czym zwalnia załogę, sprzedaje majątek, zostawia sobie jakiś mały wydział w miarę rentowny i uzyskuje skok rentowności kosztem tego, że wystawia całemu społeczeństwu rachunek za te zasiłki, które trzeba tym ludziom płacić. No i już ostatnie moje pytanie. Polska Partia Socjalistyczna, jak każda szanująca się partia polityczna, walczy na pewno o zdobycie władzy. Jaki ustrój chcecie nam Państwo zaproponować? Socjalizm utopijny czy realny może? Ja myślę, że na razie niestety jest tak, że budujemy nierealny kapitalizm. I ja uważam, że ustrój, który powinien zapanować w Polsce, nie powinien mieć znaku ideologicznego. Powinien to być po prostu kraj, gdzie silne państwo obroni słabą większość przed przewagą i rabunkiem silnej mniejszości, przed agresywnością, przed pazernością tej grupy, która zrobiła sobie z aparatu państwowego maszynkę do robienia pieniędzy. Uważam, że powinien to być kraj suwerenny, przede wszystkim gospodarczo suwerenny. Powinien to być kraj sprawiedliwy, a przede wszystkim demokratyczny, bo wszystkie nasze postulaty społeczne i gospodarcze będą bardzo łatwe do zrealizowania, jeżeli nareszcie demokracja zadziała, to znaczy, że decyzje parlamentarne, decyzje samorządów terytorialnych będą rzeczywiście pochodną tego, co ludzie myślą i tego, co ludzie chcą. A ludzie nigdy nie chcą źle dla siebie. Dziękuję za pobyt w studio. Naszym gościem był Piotr Ikonowicz, przywódca Polskiej Partii Socjalistycznej. Za tydzień zapraszam Państwa na A Teraz Konkretnie. Naszym gościem będzie przywódca konserwatystów Aleksander Hall. Do zobaczenia za tydzień o tej samej porze.